Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o rzeczownikach w języku polskim. Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytanie kto oraz na pytanie co i oznacza przedmioty, osoby, jakieś zjawiska. W języku polskim, tak samo w rosyjskim oraz w języku ukraińskim rzeczowniki mają trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to rodzaj męski, mużskoj rod. W tym rodzaju rzeczowniki polskie w większości swoją mają końcówkę zerową. Na przykład to będzie dom, sklep albo samochód. Również rzeczowniki w rodzaju męskim mogą mieć końcówkę a. I na przykład to kolega, poeta oraz mężczyzna. W rodzaju żeńskim większość rzeczowników polskich mają końcówkę a. I na przykład mama, ulica i droga. Jeszcze druga końcówka w rodzaju żeńskim to końcówka i. Na przykład pani, gospodyni, sprzedawczyni. Jeszcze w rodzaju żeńskim jest trzecia końcówka i to końcówka podobna do rodzaju męskiego, końcówka zerowa. I to takie rzeczowniki jak na przykład rzecz, mysz i dłoń. O dwóch rodzajach ja Wam już powiedziałam i u nas pozostał się rodzaj nijaki. W rodzaju nijakim rzeczowniki polskie mają aż cztery końcówki. Pierwsza końcówka to końcówka o, na przykład drzewo oraz dziecko. Drugą końcówką będzie końcówka e, na przykład morze, czyli pole. Jeszcze jedna końcówka do rodzaju nijakiego to końcówka n, czyli enosowe, na przykład imię. I ostatnia końcówka dla rodzaju nijakiego będzie końcówka m. Na przykład muzeum, liceum albo centrum. Teraz trochę Wam opowiem ciekawostkę o rzeczownikach, które kończą się na u. Te rzeczowniki nigdy nie odmieniają się w liczbie pojedynczej i my będziemy mówić z Wami. Ja idę do muzeum albo przyszedłem z centrum. W liczbie pojedynczej nie będziemy odmieniali te rzeczowniki. Więcej o rzeczownikach polskich możecie dowiedzieć się na kursach językowych Eurostudy. Dziękuję, cześć!